Cześć, witajcie. Dzień dobry z Placu Nowego, który od kilku tygodni jest placem niezwykle pustym, który możemy odkrywać w zupełnie inny sposób. Poczuć się na chwilę turystami w własnym mieście. Miasto Kraków odpaliło kampanię promującą swoje miasto, nasze miasto Kraków, abyśmy odkrywali je trochę w podobny sposób jak turyści przyjeżdżający do nas i zachwycający się i miastem, jego kawiarniami, i lokalnymi adresami i urokiem naszych dzielnic. Ale bądź turystą w swoim mieście oznacza również odpowiedzialność za lokalne biznesy, sąsiedztwo, za tych, którzy tworzą od lat, czasami od dekad, ważny dla naszego charakteru, naszego miasta, dla jego atmosfery klimat. To lokalne cukiernie, to księgarnik za rogiem, który trzeba wspierać. Ja właśnie nabyłem aż 3 tomy do czytania. To także lokalne kawiarnie, restauracje, to muzea, galerie sztuki. Odwiedzajmy te wszystkie miejsca, wiedząc, że każda z decyzji dzisiaj jest decyzją odpowiedzialną i decyzją bardzo ważną dla naszego miasta, dla powrotu naszego miasta do rozruchu, do czasów prosperity. I zapraszam do udziału w tej zabawie, żebyśmy wrzucali filmy, zdjęcia z tych właśnie lokalnych, ważnych dla nas miejsc, które odkrywamy jak włóczędzy, flanerzy wielkomiejscy i zachwycamy się rzeczami, których wcześniej nie widzieliśmy albo doświadczamy tych miejsc, które do tej pory omijaliśmy, bo myśleliśmy, że są tylko dla turystów. A ponieważ jest to zabawa, więc chciałem też rzucić wyzwanie trojgu współpracowników, przyjaciół, influencerów, więc challenge'uję Małgosię Jantos, radną miasta Krakowa, która dba zawsze o lokalne biznesy i mówi językiem lokalnych przedsiębiorców. Rafała Romanowskiego, który pisze o różnych stronach świata jako kontekst do przewidywania czasami różnych niezrównoważonych albo nie zawsze zdrowych zjawisk w naszym mieście. A pisze o Hongkongu, Singapurze, jak tam lokalne biznesy odradzały się po SARS. Ale też nominuję Kasię Janowską, która bywa czasem w Warszawie, ale do Krakowa wraca zawsze z miłością i tutaj jest częścią naszej lokalnej krakowskiej rodziny. Challenge'uję Was, żebyście ponieśli dalej te akcje i żebyście poczuli się w naszym mieście również turystami. Bądź turystą w naszym mieście.